Witam serdecznie, Darek Przybylski, AgroSimex. Zapraszam na komunikat, który poświęcony będzie herbicydowej technologii ochrony kukurydzy. Ze mną kolega Michał Masionek, przedstawiciel firmy Adama. Cześć. Witam Michał. Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w północnej części Mazowsza, w okolicach miejscowości Gołymin Ośrodek. Za moimi plecami kukurydza, odmiana RGT Irenox. Jest to mieszaniec pojedynczy V230-240, który toleruje słabe stanowiska, charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na choroby zarówno z grupy fusarium, jak i głownie. Jest to odmiana, która została zweryfikowana w tym gospodarstwie. W ubiegłym sezonie rolnik zebrał jej w granicach 13,5 tony przy wilgotności 30%. Kukurydza została zasiana 10 kwietnia, bardzo wcześnie, w ilości 85 tysięcy na hektar. Przed plonem jest tutaj pszenica, a jeszcze rok wcześniej był tu rzepak, co zresztą widać. Na obecną chwilę kukurydza znajduje się w fazie 6 do 8 liści, czyli jak na początek czerwca jest to faza rozwojowa niezbyt zaawansowana. Niestety pogoda, jaką tej wiosny mieliśmy, nie była zbyt łaskawa. Tu, gdzie jesteśmy i generalnie na północy Mazowsza w kwietniu rolnicy zmagali się z suszą, następnie w maju były chłody, były przymrozki. Tu lokalnie w okolicach 20-21 kwietnia temperatura spadła do minus 3 stopni Celsjusza. Dziś już w zasadzie po przymrozkach nie ma śladu. ASX Irenox świetnie sobie poradził z chłodami, z przymrozkami. Niestety w związku z warunkami pogodowymi, jakie miały tu miejsce w kwietniu i w maju, rolnik odkładał zabieg herbicydowy. Konsekwencją tego jest kompensacja chwastów dwuliściennych przede wszystkim, takich jak samosiewy rzepaku, jak rumiany, jak również komosa oczywiście, rdest powojowaty i z jednoliściennych chwastnica jednostronna. Dopiero 29 maja pogoda pozwoliła na wykonanie zabiegu. W celu zniszczenia chwastów rolnik zastosował tutaj preparat Sulcotrek 500SC w dawce 1,5 litra w mieszance z preparatem zawierającym 40 g nikosulfurony. Dziś, 10 dni po zabiegu, możemy śmiało powiedzieć, że rozwiązanie to świetnie się sprawdziło. Sulcotrek zwalczył wszystkie chwasty dwuliścienne. W żaden sposób jednocześnie nie wpłynął na kondycję i stan rośliny uprawnej. O szczegółach dotyczących preparatu Sulcotrek 500SC opowie gość, opowie przedstawiciel firmy Adama, Michał. Michał, powiedz, czym charakteryzuje się ten preparat, jakie substancje zawiera? Darek, preparat Sulcotrek 500SC zbudowany jest w oparciu o dwie substancje aktywne, terbutylazynę oraz sulcotrion. Tak unikatowe połączenie tych dwóch substancji pozwala na to, iż preparat ten działa zarówno doglebowo, jak i na listnie. Dzięki temu nasza plantacja jest przez dłuższy czas zabezpieczona przed kiełkowaniem chwastów wtórnych. Jednocześnie też chwasty, które, tak jak wspomniałeś wcześniej, tutaj były mocno przerośnięte, zostały zwalczone dzięki silnemu działaniu nalistnemu. Preparat ten może być stosowany zarówno po siewie, jak i powschodowo od fazy 1 do 6 liści kukurydzy. Dzięki temu możemy sobie dobrać odpowiednie warunki pogodowe oraz fazę rozwojową czy aktualną sytuację na polu do tego, żebyśmy w odpowiednim momencie wykonali zabieg herbicydowy. Dzięki, Michał. Jak wspomniał kolega, Sulcotrek 500SC jest preparatem, który świetnie sprawdza się zarówno w kombinacjach z nikosulfuronem, ale także z rimsulfuronem oraz w rozwiązaniach posiewnych, przedwschodowych z S-metalachlorem. Jak się sprawdza właśnie w tych rozwiązaniach bezpośrednio po siewie, to za chwilę Państwu pokażemy.
Jesteśmy 4 km dalej, w miejscowości Przytoka, w gminie Opinogóra. W tym gospodarstwie, na tej plantacji, mimo względnie niekorzystnych warunków pogodowych, rolnik zdecydował się wykonać zabieg już 7 maja, kiedy kukurydza była w fazie jednego liścia. Gospodarz zastosował kombinację preparatu Sulcotrek 500 SC z preparatem Basar, zawierającym S-metalachlor. Efekt? Jak widzicie, tylko kukurydza, żadnych chwastów. Rozwiązanie to zdecydowanie lepiej sprawdziło się niż te z nikosulfurony. Podsumowując, preparat Sulcotrek 500 SC to bardzo skuteczny i niezwykle bezpieczny produkt, sprawdzający się w każdych warunkach, w różnych fazach rozwojowych. Zalecamy stosować go zarówno w fazie posiewie, bezpośrednio posiewie, jak i w fazie jednego liścia w mieszaninie z preparatem Basar, zawierającym S-metalachlor, lub po wschodach w fazie 4-6 liści z nikosulfuronem oraz preparatem RIM-25WG. Na dziś to wszystko. Zachęcamy do oglądania, komentowania oraz subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia.